Mam daną funkcję o równaniu f od x równa się e do x przez x kwadrat. No i w tym filmie będę chciał znaleźć równanie prostej normalnej do wykresu tej funkcji w punkcie o współrzędnej x równej 1. Czyli będzie mnie interesowała prosta, prosta normalna. Równanie prostej normalnej. No a co to jest prosta normalna? No wiemy, co to jest prosta styczna. Jak mam kawałek wykresu funkcji, który wygląda na przykład tak. No to jak wygląda prosta styczna do tego wykresu. No w jakimś punkcie. Powiedzmy takim punkcie, prosta styczna będzie wyglądała jakoś tak. No, powiedzmy, że to jest prosta styczna do wykresu tej funkcji. No a teraz prosta normalna, to jest prosta, która też przechodzi przez ten punkt i jest prostopadła do prostej stycznej, czyli ona będzie wyglądała jakoś tak. Tutaj mamy prostą prostopadłą do, do stycznej, która przechodzi przez ten sam punkt. Tutaj mamy jakiś taki punkt. Prostą styczną do niej w tym punkcie, i prostą normalną, czyli prostopadłą do stycznej. No i teraz mamy znaleźć równanie tej prostej normalnej. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali sobie film i spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie. Jeszcze jako wskazówkę mogę Wam powiedzieć, że jeżeli mamy dane nachylenie jakiejś prostej, ona jest powiedzmy równe a, no to nachylenie prostej do niej prostopadłej jest równe minus 1 przez a. Czyli to jest minus odwrotność tego współczynnika kierunkowego. Inaczej mówiąc, iloczyn współczynników kierunkowych prostych, które są do siebie prostopadłe, jest równy minus 1. No dobrze. No to spróbujcie rozwiązać sami, a potem wróćcie do mojego rozwiązania. No ja teraz to rozwiążę. Czyli, żeby to zrobić, no to muszę najpierw znaleźć nachylenie tej prostej stycznej. A to jest bardzo łatwe, bo wiemy, że nachylenie prostej stycznej to jest po prostu wartość pochodnej w tym punkcie. Czyli muszę obliczyć pochodną tej funkcji. Tutaj mam iloraz dwóch funkcji, czyli skorzystam ze wzoru na pochodną ilorazu. Znajdę najpierw ogólny wzór pochodnej, a potem wstawię x równą 1 i obliczę wartość pochodnej w tym konkretnym punkcie. No to wzór na pochodną ilorazu mówi nam, tak. Weź najpierw pochodną licznika. Pochodna e do x to jest po prostu e do x. Pomnóż przez mianownik, czyli razy x kwadrat. Odejmij teraz iloczyn pochodnej mianownika razy licznik, czyli licznik bez zmian razy pochodna mianownika, czyli razy 2x. Pochodna x kwadrat to jest 2x. No a w mianowniku mamy. Kwadrat mianownika x kwadrat do kwadratu to jest x do czwartej, czyli tyle będzie równa ta pochodna. No i teraz interesuje mnie, jaka jest wartość tej pochodnej w jedynce. W jednym konkretnym punkcie x równa 1. No to wstawmy jedynkę tutaj. e do pierwszej to będzie po prostu e. Razy 1, odjąć e do pierwszej to znowu jest e. Razy 2. I razy 1 podzielić przez 1 do 4, czyli 1. Czyli widzimy, że to będzie po prostu E odjąć 2E, czyli minus E. No bo podzielone przez 1 to nic nie zmienia. Mamy minus E po prostu. No i to minus E to jest współczynnik kierunkowy stycznej, czyli to jest to, co na wykresie tutaj, na tym schematycznym rysunku nazwałem A. No a teraz mamy znaleźć równanie prostej normalnej. Czyli tej prostej, prostopadłej do stycznej, przechodzącej przez ten punkt styczności. No to ogólne równanie prostej, która jest wykresem funkcji, to jest takie, że tutaj mamy współczynnik kierunkowy, razy x dodać jakiś współczynnik wolny. A ten współczynnik kierunkowy, no to ja znam, dlatego że skoro a jest równe minus e, to ile będzie równe minus 1 przez a? Czyli ten współczynnik rynkowy normalnej. No to będzie po prostu odwrotność tego, jeszcze minus, czyli to będzie 1 przez e. Czyli tutaj mam po prostu 1 przez e. To jest dokładnie to, co tutaj mam obliczone. No wiem więc, że takie jest to równanie, czyli muszę jeszcze znaleźć tylko ten parametr b. No i żeby obliczyć ten parametr b, to muszę skorzystać z tego, że ta prosta przechodzi przez ten punkt. A jakie są współrzędne tego punktu? Współrzędna x tego punktu to jest 1. A jak, jaka jest współrzędna y tego punktu? No trzeba wstawić jedynkę do wzoru funkcji. Czyli tutaj będziemy mieli, może to sobie obliczmy, ile jest f od 1. Że to będzie e do pierwszej przez 1 do kwadratu, czyli to będzie po prostu e. Czyli ten punkt ma współrzędne 1 oraz e. No i muszę teraz wstawić współrzędne tego punktu do tego równania. Czyli zamiast y muszę wstawić e, a zamiast x muszę wstawić 1. Resztę przepiszę bez zmian, czyli tu będzie 1 przez e razy 1, dodać b. No i z tego równania wyliczę bardzo łatwo b. Dlatego, że tutaj będę miał po prostu, że e to się równa 1 przez e, dodać b. Czyli muszę odjąć od obu stron tego równania 1 przez e. No, i dostanę wtedy wynik, że b to się równa e odjąć 1 przez e. To jest mój wynik. No i mogę teraz napisać, może zrobimy to jeszcze innym kolorem. Mogę napisać teraz ostateczny wzór naszej prostej normalnej. Ta prosta normalna będzie miała takie równanie. y równa się 1 przez e razy x, dodać współczynnik b, który tutaj wyliczyliśmy, czyli e, Minus 1 przez e. No i to jest równanie prostej normalnej do wykresu funkcji f od x równa się e do x przez x kwadrat w punkcie o współrzędnej x równej 1.